Witam serdecznie. To przemówienie, które wygłoszę, jest przygotowane dla praktyki symultanicznej, tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na angielski. Ono jest przygotowane na dzisiejsze zajęcia London Interpreters Practice Group, LIPG, ale również ktokolwiek zechce jeszcze skorzystać i poćwiczyć sobie tłumaczenie symultaniczne, jak najbardziej zapraszam. Może zacznę od tytułu. Dzisiejsze zajęcia na LIPG dotyczą finansów i bankowości. Ja wybrałam temat giełda w czasie pandemii, to giełda w Polsce. Jak wyglądał ten zeszły rok. Takie słowa, które warto sobie przygotować przed ćwiczeniami, to stopy procentowe, lokaty bankowe, biura maklerskie, giełda papierów wartościowych, New Connect, Allegro, IPO, pochodzące od Initial Public Offering, giełdowe indeksy technologiczne, WIG Games, WIG Tech i WIG Informatyka oraz taki zwrot, wyniki osiągane na parkiecie. Dobrze, w takim razie rozpoczynam moje przemówienie. Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję, która odbywa się w sposób zdalny. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że przez ostatni rok większość wydarzeń jest organizowane wirtualnie. Niemniej jednak z ogromną przyjemnością chciałabym się z Państwem spotkać osobiście. Miejmy nadzieję, że będzie to możliwe już niedługo. Dzisiaj chciałabym porozmawiać na temat tego, czy warto wchodzić na giełdę w trakcie pandemii oraz opowiem więcej na temat debiutów giełdowych w roku 2020. Tak jak Państwo wiedzą, rok 2020 nie rozpieszczał nikogo. W zasadzie wszystkie dziedziny życia zdominowała pandemia koronawirusa. Nie ma żadnego innego czynnika, który tak wpływałby na codzienność, także na tą codzienność na rynkach finansowych. Bardzo niskie stopy procentowe sprawiły, że depozyty w bankach jako forma oszczędzania mocno straciły na atrakcyjności. W Polsce doszło nawet do tego, że od lutego do września z lokat bankowych odpłynęło prawie 70 miliardów złotych. Ta ogromna suma pieniędzy nie wyparowała magicznie z rynku. Ona wciąż na nim jest, ale w różnych formach. Część tej kwoty mogła się przenieść na rynek kapitałowy, który mimo pandemii poczyna sobie dobrze. Początek zeszłego roku oczywiście był trudny. Drastyczny spadek wycen spółek giełdowych, który był spowodowany paniczną reakcją inwestorów na wybuch pandemii, sprawił, że giełdzie przyglądano się jeszcze uważniej. Tyle tylko, że ta sytuacja wywołała reakcję łańcuchową. Mniejsza wycena przyciągnęła na parkiet szerokie grono nowych uczestników. Od początku roku do końca października w biurach maklerskich otwarto nieco ponad 54 tysiące rachunków inwestycyjnych. Najwięcej z tego otworzono w marcu, czyli zaraz po tym, gdy pandemia zatrzęsła globalnymi gospodarkami. Teraz przejdę do tegorocznych debiutów, gdyż one pokazują, że jak najbardziej warto wchodzić na giełdę w trakcie pandemii. Optymistycznie wyglądają też poczynania spółek z wieloletnim stażem na rodzimym parkiecie. Pozyskiwanie kapitału w ten sposób może być w trudnych czasach strzałem w dziesiątkę. W zeszłym roku odnotowano najwyższy napływ inwestorów indywidualnych od lat. Ultra niskie stopy procentowe wpłynęły na decyzję szerokiej grupy Polaków o poszukiwaniu dodatkowych źródeł pomnażania oszczędności, alternatywnych do lokat bankowych. Poza tym na giełdzie papierów wartościowych obok lokalnych inwestorów instytucjonalnych inwestują także podmioty zagraniczne, w tym fundusze globalne. Taki miks inwestorski wpływa na atrakcyjność polskiego rynku kapitałowego.
Tę sytuację napędza jeszcze jedna rzecz. Niskie stopy procentowe na lokatach. Jak zapewne Państwo wiedzą, trzymanie pieniędzy w banku na ten moment jest niespecjalnie opłacalne. A to sprawiło, że jeszcze chętniej szukamy nowych sposobów na lokowanie pieniędzy. To stworzyło nową okazję dla polskich firm. Skoro są chętni do inwestowania, to w trakcie pandemii właśnie parkiet warszawskiej giełdy może być miejscem na pozyskiwanie funduszy na dalszy rozwój. Przykłady debiutów na giełdzie papierów wartościowych z ostatnich miesięcy potwierdzają tylko, że na parkiecie jest kapitał dla firm. A teraz więcej na temat tych obiecanych już debiutantów 2020 roku. I pomówię tutaj o debiutantach na giełdzie papierów wartościowych oraz na New Connect. W tym niespokojnym roku na głównym parkiecie giełdy papierów wartościowych w Warszawie zadebiutowały 3 spółki, a na tym mniejszym parkiecie New Connect 11 spółek. Tegoroczną gwiazdą niewątpliwie jest Allegro, które weszło na giełdę z wielkim hukiem. Był to największy debiut w historii giełdy papierów wartościowych o wartości 9,2 miliarda złotych. Akcje w IPO wyceniono na 43 zł, a pierwsza sesja przyniosła spółce kurs rzędu 70 zł. Udany debiut Allegro potwierdził również pewien standard roku 2020, który premiuje spółki związane z technologiami, e-commerce czy gamingiem. Myślę, że to nie jest zaskoczeniem dla nikogo. Aż 9 debiutujących na New Connect firm działa właśnie w branży cyfrowej. Jedna zajmuje się biotechnologią, a takim rodzynkiem pozostaje firma, która produkuje odzież i obuwie. To właśnie spółki technologiczne chętniej wchodzą na parkiet, korzystając z tej swoistej, podwójnej premii, jaką daje debiut w obecnych czasach. Po pierwsze, biznesy powiązane z technologiami lżej odczuły skutki pandemii, a po drugie, traktowane są jako pewniejsze. Szybko zyskują też zainteresowanie inwestorów. Na początku października giełda papierów wartościowych została światowym liderem pod względem liczby notowanych producentów gier. Boom na firmy z tak zwanej nowej ekonomii widać także po zachowaniu giełdowych indeksów technologicznych, takich jak WIG Games, WIG Tech i WIG Informatyka, które w ostatnich miesiącach poszybowały w górę. Tutaj chciałabym Państwu przedstawić taki slajd, który może lepiej zobrazuje to, jak właśnie poszły do góry. Tutaj na niebiesko mamy WIG Games, na zielono mamy WIG Informatykę i na szaro WIG Tech. Jak widzimy, od marca 2020 roku rzeczywiście poszybowały one w górę. Tutaj ostatnie dane mamy z listopada, czy właściwie grudnia 2020 roku. Nie mamy jeszcze danych za styczeń tego roku. Będą one przygotowane niedługo. Więc takie wyniki osiągane na parkiecie, połączone ze wzmożonym zainteresowaniem inwestycjami wśród Polek i Polaków, mogą być sygnałem nie tylko dla chcących zarobić, ale też dla tych, którzy chcą zdobyć kapitał. Od początku pandemii inwestorzy wygenerowali rekordowe wartości obrotów, zarówno na głównym rynku GPW, jak i na New Connect. Chodzi tu o historyczne rekordy półroczne, miesięczne, jak i dzienne. Pozwolę sobie przytoczyć statystyki. W październiku obroty na głównym rynku były najwyższe w historii GPW i wyniosły 46,8 miliarda złotych, o 191% więcej niż przed rokiem. Z kolei na rynku New Connect w ubiegłym miesiącu
łączna wartość obrotu akcjami wzrosła prawie 14-krotnie rok do roku do poziomu 2,7 miliarda złotych. Natomiast rekord dzienny obrotów akcjami na tym rynku osiągnięty 9 października wyniósł 266 miliona złotych. Wbrew pandemii GPW stała się miejscem nie tylko wzrostów, ale też potencjalnego umocnienia się spółek zainteresowanych ekspansją i dalszym rozwojem. Biorąc pod uwagę wszechobecną na rynku rywalizację, decyzja o wejściu na giełdę często jest podyktowana chęcią, by nie pozostać w tyle za konkurentami. Jeśli ci przymierzają się lub już są po debiucie, to jedyna droga czy jedyny sposób dogonienia ich może prowadzić właśnie przez giełdę. Wraz z uzyskaniem statusu spółki giełdowej rośnie też pozycja rynkowa, czyli forma inwestycji. Banki szybciej będą współpracować z notowaną spółką, która wypełnia wszelakie rygory, jakie narzuca obecność na giełdzie. Wyścigu spółek OTO, która jest bardziej innowacyjna, takie tradycyjne zaplecze może stanowić atut nie do pobicia. Może nie najważniejszym, chociaż dalej kluczowym aspektem debiutu i funkcjonowania na GPW są oczywiście pieniądze. W pewnym momencie dotychczasowe metody finansowania biznesu mogą okazać się niewystarczające. Debiut może wygenerować taki zastrzyk kapitału, wraz z którym przyjdą inwestorzy być może na długie lata. Szanowni Państwo, powracając do mojego początkowego pytania, czy warto wchodzić na giełdę w trakcie pandemii? Tak, zdecydowanie warto wchodzić na giełdę w Polsce w trakcie pandemii, co potwierdziły debiuty giełdowe w 2020 roku. Zachęcam Państwa właśnie do takiego debiutu w tym roku, 2021. Mam też nadzieję, że uda się w pewnym momencie spotkać osobiście, a w międzyczasie z przyjemnością oczekuję przemówień moich kolegów i koleżanek, by usłyszeć, jak sytuacja wygląda w innych państwach. Dziękuję bardzo.